10 stycznia wspominamy błogosławioną Marquesinę Luisi, męczennicę. Marquesina urodziła się w San Severino Marche w środkowej części Włoch pod koniec XV wieku w szanowanej rodzinie szlacheckiej. Mieszkała ze swoim ojcem Sylwestrem, bratem Marietto i wujkiem Bernardem, który był kapłanem. Niestety jej matka zmarła, gdy Marquesina była jeszcze dzieckiem. Od dzieciństwa była pobożna i uczynna. Chętnie pomagała potrzebującym. Pragnęła wstąpić do klasztoru, lecz nie zrobiła tego, by nie opuszczać ojca. W tej sytuacji została tercjarką zakonu Augustianów. Była to znana wówczas forma życia zakonnego. Mogła nosić habit zakonny, odmawiała pewne modlitwy i praktyki zakonne, ale mieszkała w rodzinnym domu. Wielkim cierpieniem dla niej było to, że jej brat prowadził bardzo rozwiązłe życie. Zdarzało się, że nawet ją napastował. Na początku stycznia 1510 roku brat oświadczył ojcu, że chce odwiedzić rodzinę w odległym o około 50 km Wiso i poprosił, by towarzyszyła mu w tym Marquesina. Uzyskał zgodę ojca. Dziewczyna jednak szybko odkryła prawdziwy cel wyjazdu z rodzinnego domu. Odrzuciła zdecydowanie niemoralne propozycje brata, przez co zginęła w obronie czystości. Brat udusił ją, a ciało porzucił w jaskini. Marquesina przez kolejne 3 noce ukazywała się pewnemu augustyńskiemu zakonnikowi i mówiła mu o miejscu i przyczynie śmierci. Zakonnik za zgodą przełożonego znalazł jej ciało we wskazanym miejscu w jaskini. Marquesina czczona jest w San Severino. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Marquesiny Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.